Defender idzie na sprzedaż. Honda. Kurde. Mamy Testa Rosę niebieską. Znowu jest 350. Ta sama babka ma. Ulepszyła sobie swoją furkę. Pojawił się Mustang. Urus się pojawił, ten wielki. Pojawiło się Barakuda chyba, tak? I tutaj mamy Corvette, tą najnowszą. To z zawody. I spróbujmy zrobić to tym samochodem, kurde, driftowym. Nie wiem, czy mi się to uda. Współczynnik oporu powietrza, jaki ma ten Land Rover? Nie wiem. Ale nie najlepszy na pewno. Spróbuję wygrać oponami driftowymi. No napęd na 4 koła jest, więc może jakoś będę przyspieszał. Zobaczymy. Kurde, jakie fury. Urósł, uwaga. Ooooo, nie. Tego nie wykalkulowałem. Niedobrze. Połowa wyścigu. Ale ten Urus wygląda dziwnie, taki z tym bodykitem jakimś dziwnym. Nie wiem, jak to określić, jak jakiś chomik czy coś takiego, nie? O ty kurde! No nic, ja będę musiał powtórzyć ten wyścig. Piernicze, trzecia pozycja. Ej, trudno tym autem. No opony driftowe raczej nie pomagały. Oh my god. O, nowe miejsce zlotu. Popatrz, popatrz. Dobra, ucieczka zrobiona. Fajnie, że jak policja nas szuka, to od razu możemy się tu schować. Dobra, zawody. Co my tutaj mamy na zawody? Klasa A, idealnie. Daleko od szosy, wytrzymałość. Test wytrzymałości, determinacji. Nie zbaczaj z trasy, nie popełniaj błędów i dotrwaj do końca. Okej, to chyba raczej wyścig, ale jakiś nowy tryb. Do tego oczywiście biorę Mitsubishi. W Fordzie już byśmy mieli 40 nowych samochodów, a ja tutaj mam 4, nie? Jak nie więcej. Po tyle czasie grania, to już byśmy mieli połowę samochodów w Fordzie z spinów, powiedzmy, nie? I z używania różnych gliczy i tak dalej. A tutaj zobaczcie, mamy raptem 4 auta i musimy z tym dealać, nie? To jest fajne, mi się to podoba. Dobra, lecimy. I bierzemy sobie oczywiście wyścigowego, bo tu chyba będzie chodzić o wyścigi, nie? Raczej. Dobra, lecimy. Kontrowersyjne oklejenie z szybkich i wściekłych. Ej, podać właśnie wszyscy to wybierają do tego Eclipse'a. Będziemy musieli to zaraz zmienić, chociaż mi się bardzo podoba w takim kolorze, no. Uważaj na mój samochód! O, przepraszam, ojej. No, teraz to się można ścigać. O, to fajnie wygląda, kurde. Hej, możesz w ogóle tak robić? W ogóle, wow, nie grałem wczoraj nic po streamku i teraz mam trochę za dużego hype'a na to wszystko. Chcę zobaczyć, co będzie w tym tygodniu, co uda mi się zdobyć, wiesz, jakąś nową taktykę sobie wymyślić albo coś na przechodzenie tych wyścigów i zdobywanie kasy. No jestem podjarany. Dużo sobie testowałem multiplayer i wydaje mi się, że jest on ubogi na obecną chwilę. Nie ma tam policji, nie możesz ścigać się z botami, więc jak jakiś gracz nie zaakceptuje twojego wyścigu, to wyścig się nie rozpocznie i nie będziesz mógł zarabiać sobie kasy, no nie? Tak trochę niezbyt to wygląda, jak myślicie. Czy graczy cały czas jest na razie 16, jest gra cross-platformowa, więc tych graczy raczej nie zabraknie, ale wiesz, no raczej nie zawsze ktoś będzie chciał akceptować twój wyścig, no nie? Ej, wydaje mi się, że zwiększył się ruch uliczny teraz. Zepchnąłem go fajnie, ale to było chyba fartownie, bo podczas driftu policjant we mnie wjechał po prostu. Okej, elegancko. Mogę sobie już na spokojnie jechać. Siedem koła jest za to, kurde, ale teraz się coraz więcej wygrywa tej kasy. Thank you.
i elegancko, to nas chyba nie dogonią, tylko będziemy mieli policję na karku. Wyścig wytrzymałościowy chyba polega na tym, że jest po prostu bardzo długi, no nie? A myślałem, że tu będą jakieś takie eliminacje, czy na przykład jak było w Trailout, że będzie latał jakiś samolot nad nami i jak ktoś będzie gdzieś tam z tyłu się trzymał, to dostanie, wiesz, z rakiety albo coś. O, zwiedzaliśmy sobie tą miejscówkę, no nie? Co mówiłem, że będzie tu pewnie jakiś wyścig ciekawy. I w billboard, ekstra. 7000 nasze, wpisowe mieliśmy takie, także mamy 5450 łącznie z zakładem. I mamy już wysokie ryzyko, kurde! Ja prawie nic nie zrobiłem. Oh my god, jeszcze policja nas ściga. Ej, trzeba zmniejszyć jakoś poziom pościgu. Nie wiem, czy to teraz można zrobić. Dobra, dawaj na zlot. Początka na drodze. Już śmigłowiec? Który to? Czwarty poziom? To co będzie w nocy? Będę musiał się chować przed glinami. Ach, nie wiem, nie wiem. Dziwna sprawa. Dobra, kogoś tam zepchaliśmy. Moglibyśmy... Tajniak, patrz. Ole twardziel. I w kamarosach śmigają, nie? Zawróciłem, żeby śmigłowiec zgubić przy okazji, a tajniak pojechał prosto. Dopiero się zorientował, że mnie nie ma za nim. Aha, super, możemy tu uciec. A ciekawe, czy jakbym na przykład był tutaj i wyłączył silnik, to szybciej jakoś będzie się ten? Nie. Tak samo ucieka, nie ma znaczenia. Kurde, mogłem już jechać, ale chciałem to przetestować, no. Wiesz, bo myślałem, że będzie tak jak gdzie w starym Most Wanted, że będą jakieś miejsca, gdzie będziemy mogli sobie, wiesz, szybko nawiać czy coś, no nie? Może na przykład wjedziemy sobie gdzieś tutaj, wyłączymy silnika i już nas nie znajdą. To by było fajne, co? Tutaj zauważyłem ciekawą rzecz. Zobaczcie sobie, wejdziemy w tryb zdjęć. Sprawdźcie to, jak auto mi się fajnie zniszczyło w tym miejscu. Jak się odgięła ta blacha tutaj. Fajnie to wygląda. Takie zniszczenie. Tu jakieś takie fest pęknięcia albo coś, ale to chyba jest albo z mojego malowania, albo po prostu... Nie, to chyba jest z malowania. Patrzcie, z drugiej strony nie ma takiego pęknięcia. Ciekawe, jak mocno można auto zniszczyć. Pewnie gdzieś te, wiesz, karoseria się pognie i tak dalej, no. Nie możemy jak w Bimenji Drive samochodu, wiesz, przepołowić albo pociąć na pół, nie? Dobra, co my tutaj mamy? Zawody. Klasa A, tu mamy gramofon. Wyścig uliczny, król zakrętów. Wyścig szczurów. Małe te nagrody coś. Zobaczcie, 6 koła tylko. Okej, dobra. Zrobimy sobie to eklipsą. Raz, dwa, trzy. Fajne jest to, że im więcej tunigujemy te furki, tym więcej dźwięków się pojawia. Takie miałem wrażenie na początku, że... Ojej. Miałem takie wrażenie na początku, że te dźwięki są takie wytłumione tutaj, nie? A tutaj jakaś turbosprężarka weszła i tak dalej. I już zupełnie inaczej ta fura brzmi. Fajnie. Faktycznie w dzień chyba nawet nie ma się co ścigać. Jak będą jakieś fajne misje, warto sobie wyjechać, zrobić je, nie? Ale wyścigi za 3000 w drugim tygodniu to już nie są takie ciekawe. Także po tym wyścigu od razu do garażu. Goni mnie, kurde, ten wielki moloch. Ja pierniczę, muszę mu jakoś nawiać. Tylko nie wiem jak, bo powiem wam, że jak on raz cię uderzy, to od razu połowa zdrowia ci ucieka, zwłaszcza na tym poziomie trudności. Będzie skok... Tak. Uuu, jak ja się nie rozbiłem, nie wiem. Nie wyprzedzaj nas. Bo tam jeszcze z tyłu przeciwnik. Kurde. O, dziękuję. Dostałem boosta. Nie, Honda spada. Ty też spadaj. Ty też! O, nie trafiłem go, kurde! Koniec wyścigu. O, wyleciał, super! O, i tak się ściga! Elegancko, zrobiliśmy! Dobra, 10% jeszcze zostało. Czy ktoś mnie dogoni? Policja mnie oczywiście dogoni. Bam! Dobra, chyba będzie gitarka. No i musicie się nauczyć manewru pit, jak będziecie grali w Need for Speed'a. To znacznie ułatwia sprawę, no. Dobra, jedziemy na chatę.
Mam piąty poziom obławy, jest ciężko. Ja nie wiem, jak możemy zmniejszyć ten poziom obławy, jak w ciągu jednego dnia. Jak teraz pojadę do garażu i ja wyjadę w nocy, to będę miał piąty poziom od razu. Nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek wyścig zrobię. Czy dojadę do, wiesz, będę musiał się chować gdzieś po kątach, żeby mnie, wiesz, nie łapali, nie? Oh my god. Wiecie co, może wyposażymy sobie w końcu do samochodu tą opcję wzmocnienia kadłuba. Bo z tymi policjantami serio jest tu ciężko. O, fuck, dobra, skręćmy tu. Dobra, trochę i wymanewrowałem. Super. Niech się tu porozwalają. Jest tajniak jeszcze, kurde. Pojedźmy tu lasem, też tu jadą. Ach, tu już mam chatę niedaleko. Jakby się udało ich zgubić. Korweta gdzie pojechała, cholera. Tego się nie da rozwalić? O nie. Dobra, ucieczka. Super, teraz tylko gdzieś tutaj do garażu zeskoczyć. Jakby to się dało zniszczyć, to by było, to już bym był przy garażu. Dobra, spróbujmy to szybko objechać. Jakoś tu może, tu jest skrót? Nie, zablokowany. Kurde, policja. Fuck. Rozwalmy go. Ale twardy. Dobra, śmigłowiec, chowamy się w tunel. I spróbujmy tą korwetę rozwalić. Ona już trochę jest popsuta. Jeszcze kilka uderzeń. Tutaj już tylko, żeby była ucieczka, zgubić po ten śmigłowiec i do garażu i gitarka. Jest! Dobra, teraz pod mostem schowamy się przed śmigłowcem. Idealnie. I teraz patrzcie na to. Czekaj, czekaj, bo on tu jeszcze coś szuka. Krąży w powietrzu. Dobra, jedziemy. I teraz tylko do garażu się schować i już nie musimy czekać na koniec ucieczki. Gaszenie silnika nie pomaga, przeździak. Nic nie daje to. Niestety. Nie, nie byłoby szybciej. Tu nie działa to. Sprawdzaliśmy to już dzisiaj. Szkoda, nie? Fajne by to było. Nie, nie działa to. No przecież sprawdzaliśmy dzisiaj w tunelu. Nie przyspiesza to jakby unikania policji. Dobra, moje fury. Do Defendera ładujemy opony driftowe. Takie już lepsze. O ile da się w tej klasie go zatrzymać, bo jest prawie wymaksowany. Części. I tak, opony super. Starczy nam chyba kasy. Tosik, nie? No, Sztosik. Okej, okay. Jest gitarka, fajnie. Ale czy one coś faktycznie dużo poprawiają do tego driftu? Patrz, tu mamy opony driftowe. O, pro. A te driftowe co nam robią? Tylko podnoszą nam trochę statystykę. Ja wam zasłaniam głową, ale tyle właściwie, nie? No dobra, no. Dajmy sobie Skyline'a sprawdzić, tak? Dobra, kup i sprzedaj. Tutaj będziemy mieli Nissana. Chyba jeszcze go nie mam dostępnego. R32. Na Multiku mam R32. Tu jest 34, to ten musi być gdzieś chyba wcześniej, co? Tańszy powinien być raczej. Nie ma go, kurde, to jest droższy. Był tuż obok, okej, okay, dobra, nieważne. A, faktycznie, okej. Okay. 72 tysiące kosztuje. Myślę, że w fabule na początku nie warto zdobywać i kupować tych samochodów za gotówkę, bo dużo się zdobywa w wyścigach po prostu, nie? I tu jeszcze mogłem zdobyć tego, ale mnie boli, że tego Lotusa nie zdobyliśmy, Exige'a. Ach, policja mnie wtedy złapała. A jestem strasznie ciekawy, jakby się prowadził w tym Need for Speedzie, bo tutaj samochody mogą być naprawdę mocno skrętne. Skąd rejestracja? Bo tutaj jeden widz zrobił rebus na streamie i dostał rejestrację taką. I teraz będziemy jechać w nocy. Poziom obławy mamy piąty, zobaczcie, nad moją głową jest, nie? Dobra, sprawdźmy. Więc tak, tutaj mamy zawody, to będą idealne do tego mojego Defendera, tylko że trochę ciężko driftuje ta fura. No nic, zobaczymy. Tutaj dalej mamy zawody w klasie B nawet jakieś. Tutaj mamy też w klasie B, super. I tu mamy A+, i też jakieś drifty. Także no, ogarniemy chyba, nie? No spokojnie. Tylko tak, no,
Pewnie pojawi się zaraz jakaś misja, jak wyjedziemy. Chciałbym jakoś obławę zmniejszyć, bo jest 5. poziomu. Jak tylko wyjadę z garażu, to będę musiał się ciągle chować przed nimi, nie? Lepiej pojedź Eklipsem, masz 5. poziom obławy. A jak zmienię furę? No patrz, zmieniłem furę na to i też mam 5. poziom obławy. Zobaczymy, czy jak wyjadę tym, to mi się zmniejszy? Nie wiem, no zaryzykujmy, jedźmy. Może zacznijmy sobie od tego miejsca. Dobra, idziemy. Pyk, ale się szybko gra ładuje, kurde. Mam 5. poziom obławy. Także nie ma znaczenia. Co do tamtego filmu? Kiedyś zmieniałem lakier i też to niewiele dało. Udawany ojciec? Także nie wiem, jak zmniejszyć poziom obławy, nie? Nie, chyba jak było, chyba w Most Wanted, jak zmieniłeś lakier, to zmniejszał się poziom, tak? Jak ktoś ci wyśle jeszcze jakieś filmiki, to lepiej ich nie oglądaj. A jeśli już obejrzysz, nie czytaj komentarzy. Jasne. Nie dajmy jej satysfakcji. Nie pozwolimy jej pokonać warsztatu, co? Wiadomo. Dobrze. A ty rób swoje. I pamiętaj, masz migać aż miło. Żeby nie było. Jasne, Ryder. Jas się nie zorientuje. Na razie. Dobra, to mamy zrobione. Jedziemy sobie tu na pokazówkę. 12 tysięcy wpisowe 4. A potem sobie zobaczymy, nie? Co nam się pojawi nowego. Obława na 5. poziomie, no. Musimy naprawdę unikać tej policji, żeby nie było przypału jak wcześniej, nie? Kurde, znowu pały. Dobra, wiecie co, ja proponuję tak. Mamy duży samochód, jedziemy prosto na gliniarza, żeby go rozwalić. Już nie widzisz. O, i mocno się nie uszkodził, dobrze. Teraz ucieknijmy sobie gdzieś w las, bo od razu 1000 radiowozów się pojawiło. Kurde, już od przodu jadą gdzieś. Tak, gdzie mam uciec? Dobra, jedźmy w tę stronę. Ou! Jest woda. Nie. Dobra. Kurde, myślałem, że krzaki mnie ochronią. Ajajaj. Dawaj tą korwetę. Bam! Oj, chyba nie podziałało. Patrz, wszystko teraz, patrzcie na minimapkę. Całe to czerwone dziadostwo w moją stronę teraz przyjechało. O man, niedobrze. O, dobra, zgubiłem ich jakoś. Musiała się korwetta rozwalić, ciekawe. Dobra, szybko uciekajmy tutaj na zlot, na zlot, na zlot, na zlot, na zlot, na zlot. Jedź, ty kupo złomu! Kurde. A co tutaj jest? O, długi skok, okej. Zobaczmy. Strasznie ciężko, no. Muszę o, co ja zrobiłem? Muszę uważać, żeby podczas dnia tak nie szarżować z tymi glinami. O, strefa driftu tu jest? Proszę bardzo. Dobra, na zlot, na zlot, na zlot. Kurde, zauważył mnie któryś. Ja pierniczę, strasznie ciężko. O, tu się schowajmy. Koń koło zlotu są akurat. Chyba, że nie, czekaj, tutaj? Jedziemy, 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 jedziemy. O kurczę, udało się, elegancko. Dobra, było ciężko. Jedziemy zawody. Tu mamy wyścig uliczny w klasie A, ale nas interesuje... Chociaż nie, za wyścig uliczny też jest sporo kasy, okej. Jedziemy sobie to. I 1000 złotych, tam dolarów, mamy zakład. Spróbujmy pokonać gościa. Myślę, że damy sobie radę. A czekaj, co to jest? Król zakrętów? Ale to miały być drifty. O nie. To będzie ciężko wygrać w takim razie. Musimy ich wszystkich wyeliminować. Ja wziąłem najlepsze opony do driftu. I myślałem, że to będą pokazowe jakieś. Cholera. Niedobrze, niedobrze. Dobra, próbujmy. Myślałem, że on będzie fajny do driftu, nie? Bo tak wygląda driftowo. Muszę tą babkę z przodu. O kurde, to już finish jest. Nie no, ja tu chyba nic nie wykombinuję, ziom. I teraz będę tym złomem uciekał. No nie, no nie. Myślałem, że będzie jakieś fajne autko pokazowe czy coś. I myślałem, że te zawody będą pokazowe. Tam było coś o driftowaniu i tak dalej, nie? A tutaj jeszcze muszę uciekać.
Już lepiej jakby zabrali tą furkę w cholerę. Władowałem 60 tysięcy w tuning. To jest kupa siana. Widzicie, że za jeden wyścig się dostaje 12, no. A i tak ciężko go wygrać, zwłaszcza takim czymś. Ale chyba do pościgów jest, dobra, nieważne. Już ledwo żyję. 8 tysięcy tylko wygrałem? Blokada na drodze, powinna zatrzymać podejrzany wóz. Ech, ciężka sprawa, ziom. To chyba będzie moja końcówka. To będzie moja końcówka. Dzięki, dzięki za pizzę. Dziękuję bardzo. Defender idzie na sprzedaż. Mam to gdzieś. Będę mógł odzyskać w ogóle te części wszystkie, czy nie? Chciało boleć. Fuck. Okropny samochód jest. Chyba, żebyśmy go zrobili do, nie wiem, z lepszymi oponami czy coś. Dobra. Fury. Osiągi. Części. Mocniejszych działań jak policji, to... Opony. Konstytucji, od co? I na przykład, nie wiem, o kurde ty, jak damy drogowe opony, to fura wskakuje do klasy S od razu. Bardzo szybkiej jazdy, nieważne, oblałam wiedzę o społeczeństwie. Ale jak będziemy się wymykać gliną, to... Do klasy S on wskakuje. Ale warsztat faktycznie chyba na tym skorzysta. To może być interesujące, a może offroad zrobić? Szkoda kasy, nie? To za duża jest to autko. Chyba, że do jakiejś zabawy z policją czy coś. A za ile moglibyśmy to sprzedać? Kup i sprzedaj. Aha, muszę zmienić najpierw autko na jakieś inne, to weźmy Mitsubishi i... 60 tysięcy! Kurde, ale taki fajny tuning zrobiony. No ale jak nie jeździ, to co mam zrobić z nim, nie? I... musielibyśmy Eclipse zrobić do klasy A+, na później, nie? Na złom go, no, sprzedajemy. Dobra. Czy stać nas na coś, na jakieś autko? Nie bardzo, bo nie starczy nam na tuning, nie? Ja pierniczę. Dobra, czego nam brakuje? Brakuje nam samochodu do driftu. Dobra. Zmieńmy w takim razie lakier, wybierzmy sobie coś innego. No tak, podejrzewam, że właśnie to jest najpopularniejsze, nie? Malowanie, ale wybierzmy sobie coś innego. O, to może być, to jest z Undergrounda. Kojarzę ten winyl. Fajnie. To chyba też. Jakiś sztos robią rzeczy już ludzie, naprawdę. A co będzie, jak więcej osób zacznie grać Need for Speed'a? Wtedy będą dopiero malowania kozackie. Patrzcie w ogóle na te miniaturki, nie? Co oni mają z tą ciemną maską, żeby ciemną maskę dawać do tego auta? O, czekaj, to kojarzy chyba z Undergrounda jest? To jest chyba z Undergrounda, ziomek. Dawaj, ładujemy. Czadzi! Dobrze jest. Muszę to jakoś przemyśleć. Dobra, zobaczmy, jakie mamy tutaj zawody w poniedziałek. Okej, tu zawodów jest już znacznie więcej. Więc mam dla ciebie jedno. Na tapecie jest kilka konfrontacji. To dobra okazja, żeby zgarnąć trochę szmalu, ale wystarczy jeden błąd, by wszystko stracić. Okej, czyli musimy sobie zrobić jakąś furkę do klasy A+. I tu mamy zawody... co to jest? To jest tor w centrum miasta. To sprawa osobista, ty i przeciwnik, gra o wszystko, pokaż kto tu rządzi. What? Ty, zobacz. Okej, to będą ciekawe wyścigi. No ale fura przydałaby nam się... Dobra, jakie mamy samochody? Pokaż moje wszystkie fury. Proszę bardzo, to moje wszystkie fury. To mam do driftu w klasie A. To mam do wyścigu w klasie... A, to mam do driftów w klasie B. Wydaje mi się, że w klasie B my już chyba nic nie będziemy robić póki co. Zobaczmy sobie, czy coś mamy, jakąś klasę B? No nie. Same klasy A już są, więc proponowałbym zrobić tą Mitsubishi na razie do klasy A+. I potem jak będziemy mieli... Aha, bo w tym tygodniu wygramy sobie jakąś furkę też, tak? Tak, będziemy mieli Golfa i Mercedesa. Ten, takie te furki... niezbyt. I potem będziemy mieli w następnym tygodniu w ogóle żadnego samochodu, okej. A potem jakaś Porszawa, dwie Porszawy jakieś będą w klasie S. Fajnie, tylko przydałby się ten Lotus Exige, piątek, który był do zdobycia, gdzie mnie policja złapała. Kuźwa, no. Dobra, robimy Eclipse. Osiągi, części. A może Swapa zrobimy? Okej. Dobra. Aha, to jest klasa samochodów w tym dniu, tak? Że większość wyścigów jest w S-klasie? Okej. Dobra. No to róbmy sobie Eclipse.
Mam podstawowe sprzęgło, okej. Okay. No to zróbmy sobie. Może Pro na razie wystarczy chyba, żeby w A+ zrobić, nie? Na częściach Pro. I tak, mechanizm różnicowy mamy Pro, okej. Okay. Może by, znaczy to było chyba skrzynia biegów sześciobiegowa, okej. Okay. Tu mamy jakiś mechanizm różnicowy. Możemy sobie dać na prowadzenie oczywiście. Oponki. Dobra, my tu potrzebujemy mocy, kuźwa. Dajmy spokój z tymi oponkami. Moc! Ten samochód słabo przyspiesza i potrzebujemy tutaj coś poprawić. Okej. Okay. Także widzicie, my niby mieliśmy 70 tysięcy, każdy by kupił jakąś fajną furkę, a tu gówno, tu za sam tunik pójdzie 70 tysięcy, nie? Auta, które już mam. Dobra, to mamy. Układ wydechowy. I tu już będziemy mieli chyba max, tak mi się wydaje. A co z oponami? Okej, opony mamy już pro, powinno być git. Hamulce mamy dziadowskie. Dodajemy sobie hamulce może pro i zawieszenie mamy pro, jest gitarka. Nitro mamy takie, już lepszego nie kupimy. Turbo mamy takie i to mamy takie. No i na razie samochód nie jest jeszcze wymaksowany, ale chyba będzie całkiem nieźle zbilansowany, coś mi się tak wydaje. Okej, okay, to możemy sobie kupić jeszcze te dodatki do Nitra na przykład. Tu driftować nie będziemy, ale będziemy mieli... Na pewno będziemy przyczepnie pokonywać zakręty. Dobra, dajmy sobie to. I mamy 700 dolców. Przed chwilą mieliśmy 70, nie? Oh my god. Także widzicie, z tym tuningiem naprawdę trzeba tutaj nieźle zaplanować wszystko. Okej, okay, możemy sobie zwiększyć na prowadzenie. Możemy sobie... Siłę docisków mamy na maksa, jest dobrze. I teraz garaż już mamy fajnie ulepszony, także to możemy zostawić. No i myślę, że mamy gotową Eclipse, żeby sobie robić wyścigi. Kurde, ile już gram w tę grę? Chyba z 20 godzin? A ciągle jeżdżę tym Eclipse'em się ścigam. No, fura mi się bardzo podoba, tak? Więc nie ma co ukrywać, fajnie jest. Dobra, mamy tutaj za 2,5 tysiąca pierwszy wyścig, ale następny jest już za 12, dalej za 12. O kurde, klasa B. A co to jest w klasie B? W klasie B mamy uliczny wyścig i jest za 14 tysięcy, kurde. To byśmy zrobili tym, tą driftową barakudą. Myślę, że dam radę nią coś tam powalczyć. Ją zrobię po prostu podczas jazdy dowolnej na ten... Na wyścigi i coś tam wygramy. Będzie dobrze. Także to byśmy zrobili i mamy chyba fury już przygotowane.